Pryzmat. Radio Pryzmat. Kociołek historii. Kociołek historii. Zapraszam, Julia Grzybowska. Cóż, jeżeli chodzi o kapizm, myślę, że wypadałoby zacząć od cofnięcia się w czasie do XIX wieku, ponieważ kapizm był niejako odpowiedzią na to, jak wyglądało malarstwo XIX-wieczne, polskie malarstwo XIX-wieczne, które no, z hukiem wkroczyło w wiek XX. Jak wiemy, w XIX wieku Polska była pod zaborami i ta sztuka polska rozwijała się no, w taki, powiedziałbym, ułomny sposób, jak to się mawiało wówczas, a nawet i teraz, sztuka służyła sprawie narodowej. No i nie rozwijała się w taki sposób wolny i nieskrępowany, jak na zachodzie Europy. Natomiast kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, ta przyczyna odeszła w niepamięć, natomiast sztuka taka powiedzmy no, nie do końca przystająca czy nie nadążająca za światowymi trendami została. Tak się składa, że na początku lat 20. na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęła studia artystyczne grupa podobnie myślących młodych ludzi. Myślę, że można tutaj wymienić te nazwiska, bo to są dzisiaj klasycy sztuki polskiej. No więc Jan Cybis, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski, Artur Nacht, który przejdzie do historii sztuki jako Artur Nacht-Samborski, Hanna Rudzka-Cybisowa, żona Jana Cybisa, Piotr Potworowski, Józef Jarema i jeszcze kilku innych, którzy powiedzmy zrobili nieco mniejszą karierę. Połączyła ich fascynacja tą zachodnioeuropejską wielką sztuką i osobą profesora Józefa Pankiewicza. Profesor Pankiewicz to był ten wykładowca Krakowskiej Akademii, który znał, rozumiał i doceniał znaczenie tej wielkiej, światowej, czyli zachodnioeuropejskiej sztuki i w czasie swoich wykładów i zapoznawał z nią swoich studentów. Wymieniona grupa podjęła postanowienie wyjazdu do Paryża, który był wtedy taką stolicą światowej sztuki. Zawiązali w tym celu taką organizację, Komitet Paryski. Skrót KP. No i tajemnica nazwy została już w tym momencie rozwiązania. Kapiści od tego właśnie skrótu, a kapizm jako kierunek w sztuce polskiej z tego samego skrótu się wywodzi. Cóż, w 1923 roku udało im się faktycznie dotrzeć do Paryża. Zebrali wcześniej środki, które miały starczyć im na wyjazd czy transport i 6-tygodniowy pobyt, a spędzili w Paryżu około 7-8 lat, w zależności od tego, o której z tych osób konkretnie myślimy. Jedni wrócili troszkę wcześniej, drudzy troszkę później. Niemniej jednak spędzili prawie całe lata 20 w Paryżu. Cóż się z nimi działo w tym Paryżu? Otóż zafascynowali się twórczością dwóch wybitnych francuskich artystów. W pierwszej kolejności należałoby wspomnieć o Paulu Cézanne. Cézanne już wówczas nie żył i jego twórczość no, nie należała już wówczas do awangardy. Awangarda poszła zdecydowanie dalej. Swoje triumfy największe święcił Picasso. Niemniej jednak to właśnie Cézanne był tym artystą, który powiedzmy nadał ton twórczości kapistów. Cézanne to przede wszystkim kolor. Cézanne odrzucał w swojej sztuce rysunek. Uważał, że kolor jest tym elementem formalnym dzieła, który tworzy to dzieło. Odrzucał również klasyczną perspektywę. Zastąpił ją taką perspektywą barwną, która polega na tym, że odcienie chłodne wydają się znajdować dalej od widza, a odcienie ciepłe bliżej tego widza. Wprowadzał wszystkie kształty
występujące w naturze do trzech brył: kuli, stożka i walca. To jego założenie, ta jego teoria doprowadziła w późniejszym czasie do powstania kubizmu. Ale to, co najbardziej wpłynęło na uformowanie kapistów, to taki jego etos artysty, który najlepiej podsumowują słowa samego Cezanna, mianowicie malować Poussina z natury. Nicolas Poussin był barokowym francuskim malarzem, który wykształcił niezwykłe umiejętności warsztatowe. Natomiast to malowanie z natury miało oznaczać połączenie z jednej strony olbrzymiej biegłości warsztatowej i olbrzymich umiejętności malarskich z taką kontemplacyjną, medytacyjną analizą natury, takim zatopieniem się w naturę i urzeczywistnieniem tej wizji, która w tej naturze została dostrzeżona na płótnie, w drodze takiej bardzo świadomej, ciężkiej pracy, która angażowała wszystkie artystyczne siły danego twórcy. To właśnie ten etos malarski połączył i zdaje się łączył przez całe życie wszystkich tych wymienionych wcześniej artystów. Mimo że stylistycznie nieco się później rozbiegli, to jednak takie bardzo rzetelne podejście do rzemiosła malarskiego znamionowało ich wszystkich przez całą ich artystyczną aktywność. Drugim takim artystą francuskim, który stanowił wzór dla kapistów, był Pierre Bonnard. Artysta, który żył w latach 20., 30., zmarł bodajże dopiero w latach 50. Mistrz koloru, delektujący, zestawienia barwne, kontrasty, budujący taką arabeskę wielobarwną. Te jego obrazy były bardzo dekoracyjne, bardzo wysmakowane. Widać to w szczególności, mam na myśli te wpływy w twórczości Cybisa, we wczesnej twórczości Potworowskiego, twórczości Hanny Ludzkiej Cybisowej. To są niewątpliwie te dwa nazwiska, które niejako uformowały kapistów. Kapizm był takim jednym z najważniejszych zjawisk artystycznych w dwudziestoleciu międzywojennym, w którym zaroiło się od szkół, nurtów, kierunków, tendencji, osobowości artystycznych, od skrajnie awangardowych w typie Witkacego, Strzemińskiego, poprzez neotradycjonalistów, jak przedstawiciele Bractwa Świętego Łukasza. Gdzieś tam pośrodku tego wszystkiego znajdowali się kapiści, którzy widzieli sztukę polską w rodzinie tej sztuki europejskiej, prowadzącą z nią dialog, nieodstającą, jakby szukającą problemów malarskich i rozwiązującą te problemy. Należy z pewnością dodać, że kapiści wpłynęli na sztukę powojenną i na sztukę, również wpływają na sztukę dzisiejszą, ponieważ wpływy kapistów, czyli ta fascynacja kolorem i ten etos malarski, któremu poświęciłem kilka zdań, znamionują w najwybitniejszych współczesnych polskich twórców, jak na przykład Stefan Gierowski czy Leon Tarasewicz. Ten wpływ kapizmu obserwujemy aż do dzisiaj.